Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest poniedziałek, szóstego tygodnia wielkanocnego, tak i dzisiaj dzisiejsza liturgia słowa zaprasza nas na końcówkę rozdziału 15 Jana i początek rozdziału 16, czyli cały czas jesteśmy na ostatniej wieczerzy. To jest ciekawe, że ostatnią wieczerzę się rozważa. Przed męką Jezusa i jeszcze po męce i Zmartwychwstaniu i męka śmierci i zmartwychwstania Jezusa rzuca zupełnie nowe światło na to wszystko, co Jezus powiedział na ostatniej wieczerzy. W ogóle to jest bardzo ciekawa okoliczność, że zobaczcie, Ewangelia świętego Jana ma 21 rozdziałów, z czego prawie jedna czwarta, czy dokładnie jedna czwarta to jest opis ostatniej wieczerzy. To jest zapis tego, co święty Jan usłyszał. W sercu Jezusa na ostatniej wieczerzy Jan, który spoczywał na piersi Jezusa zasłuchany w Jego serce, właśnie zapisał to, co tam wysłuchał, to co usłyszał w tym sercu. No i właśnie okazuje się, że formalnie niby jakby to powiedzieć przestrzeni, czasowo to wszystko było przed Męką śmiercią i zmartwychwstaniem, ale tak naprawdę okazuje się, to jest wielki komentarz. Do tego, co się wydarzyło w czasie Paschy Chrystusa. No właśnie, ale zobaczmy, yy, zobaczmy tutaj tekst. Tekst jest taki. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam pośle dojca, ojca, duch prawdy, który od ojca pochodzi, on będzie świadczył o mnie. Ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To Wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą Was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto Was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. <laughs> Ale powiedziałem Wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że ja Wam to powiedziałem. <laughs> właśnie. Więc tak mi się rzuca dzisiaj w oczy, w tej dzisiejszej Ewangelii, właśnie to stwierdzenie Jezusa. O tym, że świadczycie, świadczycie, bo jesteście ze mną od początku, prawda? że Jezus zapowiada parakletosa. Parakletos to jest przetłumaczone tutaj jako pocieszyciel, to właśnie nie jest zbyt dobre tłumaczenie, trochę takie ograniczające znaczenie tego słowa parakletos i dlatego w późniejszych wydaniach. W Biblii Tysiąclecia i w późniejszych wydaniach lekcjonarza, szalnego to już zrezygnowano z tłumaczenia tego słowa i pojawia się po prostu duch, duch Paraklet, nie? Paraklet, nie Parakletos. I teraz tak, i ten Parakletos ma świadczyć o Jezusie, i teraz Jezus stwierdza tak, że Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. I tak mi się to bardzo rzuca w oczy, że to się Świadectwo uczniów to nie jest coś, na co oni się specjalnie jakoś tam wysilają, nie wiadomo, wymyślają jakieś argumenty, nie wiadomo co i w ogóle. I kiedy Jezus mówi o tym świadectwie, o tym, że będą martyrami, czyli świadkami, no, martyr czy martysto to też jest męczennik, ale przede wszystkim właśnie świadek. Kiedy Jezus mówi, że świadczą, nie? że oni martyreń. Że świadczą, no to to świadectwo jest po prostu w tym, że oni są z Jezusem od początku. Tyle. Nie tam jakieś argumenty wybitne, nie wiadomo, jakie dzieła, silenie się na nie wiadomo, co wymyślanie nie wiadomo czego. Tylko okazuje się, że to, o co Jezusowi chodzi, i nie tylko Jezusowi, bo zobaczcie, że w dzisiejszej Ewangelii to pojawia się cała trójca święta, tak jak we wczorajszej Ewangelii, we wczorajszą niedzielę że Jezus zaczyna nas wprowadzać wewnętrzne życie Trójcy Świętej, że jakby to co jest święty Jan usłyszał w bijącym sercu Jezusa, to zasłuchany właśnie w ten rytm serca Jezusa, w tą melodię serca Jezusa, święty Jan pokazuje, że już nas wciąga coraz głębiej w Trójce Świętą, w tą wspólnotę Ojca i Syna i Ducha Świętego, że niepostrzeżenie znajdujemy się, że tak powiem, w tym towarzystwie, w tej wspólnocie pojawia się Ojciec, pojawia się Syn Jezus, pojawia się Duch Święty i okazuje się, że oni wszyscy, Bóg cały, Ojciec i Syn i Duch Święty, cała ta wspólnota okazuje się, że jest zaangażowana w co, że ta wspólnota, Bóg, który Święty Jedyny, jest zaangażowany w to, żeby człowiek na nowo był z Nim. Że to jest to, co przedgłosić Jezus. Nie? Że Jezus przedgłosić, właśnie Jezus zapraszał przede wszystkim do bycia z Nim. Chodził po Ziemi Świętej i zapraszał, żeby być z Nim, żeby pójść za Nim, żeby pójść z Nim, nie? A, a kolutej moi, nie zapraszał, żeby Mu towarzyszyć, żeby być z Nim. prawda? I szukał tych, którzy chcą być z Nim. I okazuje się, że ta wspólnota Ojciec i Syn i Duch Święty ten Bóg w Trójcy jedyny ta wspólnota nigdy z nas nie zrezygnowała. Myśmy zostali stworzeni do bycia z Bogiem do bycia właśnie w tej wspólnocie Ojca i Syna i Ducha Świętego zostaliśmy stworzeni i napełnieni tchnieniem życia Bożego duchem Boga, duchem Boga, który właśnie, jak Jezus pomału pokazuje, jest zasadą jedności Ojca i Syna, prawda, i że, że ten duch Boga, nie? ta jedność Ojca i Syna, ta osobowa miłość między Ojcem a Synem no została podarowana nam, Czyli zostaliśmy włączeni w tą jedność Ojca i Syna. Tego samego ducha dostaliśmy, prawda? Zostaliśmy zaproszeni do tej jedności, do tej wspólnoty, i teraz myśmy tym zaproszeniem wzgardzili. Myśmy poszli za głosem władcy tego świata właściwie za głosem złego ducha, który przez to, że zaczęliśmy słuchać Jego słów, stał się władcą tego świata. Bo to trzeba pamiętać, że. Całe dzieło stworzenia zostało poddane komu, człowiekowi? Nie aniołom, jak mówi pisą święta, ale człowiekowi. Właśnie. I teraz na czym to polega, że, że ten, kto zapanuje nad człowiekiem, ten panuje nad tym światem? Nie? Że chodzi o to, żeby doprowadzić człowieka do zasłuchania się w moje słowo. I wtedy, jeżeli człowiek da się prowadzić moim słowem, to ja będę władcą tego świata, prawda? I teraz to osiągnął z duch, nie? że ludzkość zasłuchała się w jego słowa, w słowa ciemności, w słowa kłamstwa, w słowa złego ducha, złego ducha, no i te słowa zaczęły ludzi prowadzić w codzienności, we, we wzajemnych relacjach, no, w relacji do świata. W życiu, we wszystkim. Nie? I tak duch stał się władcą tego świata, bo zobaczcie do dzisiaj tak jest, że w nas jest taka głęboka skłonność do zasłuchania się w ciemność, do zasłuchania się w kłamstwo, w pustkę. Że zobaczcie, kiedy przychodzą słowa ciemności, słowa pustki, to jakoś tak z automatu tym słowom wierzymy. Kiedy przychodzi tak zwana zła nowina, nie? złe myśli, złe słowa, yy, złe informacje, to jakby z automatów to wierzymy. Natomiast, kiedy przychodzi tak zwana dobra nowina, kiedy przychodzą słowa jasności, słowa prawdy, słowa miłości, to w naszych oczach są takie niepewne, niewiarygodne, takie jakieś mdłe, takie no, no, no pełne niedowierzanie, czy to rzeczywiście, czy to aby na pewno, nie? czy to rzeczywiście ja mogę być tak kochany, czy to rzeczywiście Bogu o mnie chodzi, czy to ja jestem zaproszony, czy to faktycznie może być dobrze. Nie? Natomiast jak przychodzą słowa, które mówią, że jesteś do niczego, że wszystko ci runęło i tak dalej, że to tak nie może być i coś tam, no to my jakoś tak z automatu tego słuchamy. I właśnie dlatego ze Duch jest ciągle władcą tego świata, bo my ciągle go słuchamy, bo my ciągle go słuchamy, ciągle towarzyszymy Jemu. Właśnie towarzyszymy Jemu w ten sposób, że wewnętrznie jesteśmy zasłuchani w ciemność, w pustkę, w kłamstwo. Wasze niestety widzicie, to jest to, że, że my siebie samych bardzo często nieświadomie oszukujemy. Twierdzimy, że jesteśmy bardzo przyjaciółmi Jezusa, że nam chodzi o Jezusa i w ogóle, ale w praktyce to na co dzień właśnie tak bezwolnie ulegamy wasze słowom ciemności, słowom kłamstwa, myślom pochodzącym właśnie z tamtej strony, z pustki, z ciemności. No bo wiecie, to łatwo zweryfikować, nie? Łatwo, bardzo łatwo, że wystarczy przyjrzeć się, dokąd mnie prowadzą te czy tamte słowa, te czy tamte myśli. Że one mnie prowadzą w zwątpienie, zniechęcenie, w nerwy, w poczucie samotności, w poczucie pustki, w przekonanie, że wszystko jest źle, że wszystko mi się wymyka z rąk, że wszystko się wali, że to właśnie nie ogarnę, nie dam rady, nie? Że to wszystko nie ma sensu, kiedy zapadam się coraz bardziej w zwątpienie, w zagonienie, w samotność i takie różne rzeczy. Czyli zapadam się coraz bardziej w ciemność, no to znaczy, że zasłuchają się w słowa, w myśli pochodzące od ciemności, od władcy ciemności. No nie przypadkiem, Zyduch jest nazywany księciem ciemności. No on wszystko, co może, no to wciągać nas w ciemność i bardzo chętnie to robi. Zaraz zresztą powiem dlaczego. nie? No i niestety właśnie tak nad nami panuje, a panując nad nami, no to panuje nad całym światem, no bo my żyjemy zasłuchani w jego słowa. No i to wystarczy zobaczyć, dokąd mnie doprowadza to zasłuchanie, nie? W ciemność, pustkę, nie? Że, że ostatecznie okazuje się, że swoimi własnymi rękami niszczę wszystko. Swoimi własnymi rękami niszczę wszystko, co dawało mi radość, szczęście, miłość i tak dalej, nie? Zawsze słowa pustki, słowa ciemności będą mnie prowokować do tego, żebym własnymi rękami zabił, zniszczył wszystko, co w moim życiu mogłoby mi dawać radość, szczęście, miłość, spełnienie, czyli to, o co chodzi Bogu. No i właśnie cała tragedia jest tym, że my zostaliśmy zaproszeni do bycia razem z tą wspólnotą. Nie? Dostaliśmy ducha Bożego, nie? zostaliśmy włączeni. W jedność Boga. I to razem przeżywaliśmy właśnie w tym, że możemy być w Ogrodzie Rajskim, wyhodowanym przez Boga i że możemy się włączać w dzieło Boga, czyli razem z Bogiem troszczyć się o ten ogród rajski. Prawda? I to przeżywaliśmy to razem, to wielkie razem. Zasłuchani w słowo Boga. W słowo miłości, w słowo prawdy, w słowo światłości i przeżywaliśmy naszą codzienność, codzienne zajęcia, codzienną troskę o ogród rajski jako właśnie jedno wielkie bycie z Bogiem, nie? Jedno, jedno wielkie bycie właśnie w tej słońcu, we słońcu, która, we miłości, która czerpie radość, że jest razem, że wszystko robi razem, że wszystko robi razem. I teraz myśmy to zgardzili. My się tym zgardzili, poszliśmy za słowem tego Ducha, który utopił nas w ciemności, w samotności, w podzieleniu, w lęku, nawzajem przed sobą, w niepewności i w takich różnych rzeczach. I teraz w Chrystusie przyszła niezwykła informacja, że ta wspólnota, Ojciec i Syn Duch Święty, właśnie ta wspólnota, która się objawia, pojawia w dzisiejszej Ewangelii, że ta wspólnota z nas nie zrezygnowała, tylko że jesteśmy zaproszeni do nowego początku. Że jakby w Chrystusie przychodzi oblubieniec, który mówi, zacznijmy od początku, zacznijmy jeszcze raz, tak, posypało się nam. To tak jakby mąż przyszedł do żony, prawda, do upadłej żony i mówi, to prawda, no posypało się nam, no odeszłaś, no zdradziłaś, ale ja z Ciebie nie zrezygnowałem, nie zrezygnowałem ze swojej miłości do Ciebie, ze swojego pragnienia, żeś była ze mną. Spróbujmy jeszcze raz, zacznijmy od początku, zacznijmy jeszcze raz, prawda. Właśnie to, to, co Jezus mówi, że Wy jesteście ze mną od początku, to właśnie taki obraz, nie? No, obraz nowego początku. Właśnie to, 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 to błaganie Boga, to jest ciekawe, że ten zdradzony Bóg, odtrącony Bóg, poraniony Bóg, który objawił się w poranionym Chrystusie, on przychodzi i przychodzi i prosi: Zacznijmy jeszcze raz, zacznijmy od początku. Ja nie zrezygnowałem z Ciebie. I teraz może warto dzisiaj, przy dzisiejszej Ewangelii spróbować pomyśleć, ile razy w życiu już to przeżyłem, prawda? Ten nowy początek, ile razy byłem w życiu do spowiedzi, ile razy w życiu dźwigałem się z moich grzechów, ile razy w życiu doświadczyłem właśnie tej łaski, że w Chrystusie przyszła do mnie łaska, łaska nowego początku, nowego zaproszenia, prawda? I żeby zobaczyć, że w tą łaskę nowego początku za każdym razem był zaangażowany cały Bóg, nie? Duch, który od Ojca pochodzi, prawda? którego Ja wam pośle. Nie? Jezus bardzo, bardzo precyzyjnie definiuje ducha Parakleta. Nie? Że ten duch Paraklet, nie? Parakletos, nie? Parakletos, ten który jest przyzywany, wzywany, upragniony, wołany i przychodzi bardzo blisko, nie? bardzo blisko mnie, bardzo blisko mnie do mojego serca, właśnie po to, żeby pocieszać, żeby podnosić, żeby bronić. Żeby przypominać, żeby doprowadzać do całej prawdy, prawdę, otwierać oczy, dawać światło, dawać życie, prawda? Dawać prawdę, nie? wydobywać z ciemności, wydobywać, spustki, wydobywać z pustki, wydobywać skłamstwa, kłamstwa, nie? Przynosić prawdę, przynosić światło, przynosić pociechę, wydobywać ze zwątpienia, prawda? Jezus, ten paraklet, to ja go Wam poślę, ja, Jezus, nie? Duch prawdy, ale teja, który od Ojca pochodzi. Nie? I On będzie świadczył o mnie. Nie? Cała definicja Ducha Świętego. Nie? Bardzo precyzyjna definicja, bardzo precyzyjnie opisany, żeby się przypadkiem nie pomylić i nie zasłuchać się w niewłaściwego ducha. Że Pismo Święte będzie mówić badajcie duchy. Maryja w zastowaniu też nie wierzy aniołowi w ciemno, że cierpliwie się upewnia, że orędzie, które do niej przyszło, rzeczywiście pochodzi od Boga. Nie? Że ja chce iść za tym, co pochodzi od Boga, bo tylko w Bogu jest prawda. W Chrystusie przyszła prawda, tylko to, co myśli Chrystus, tylko to, co mówi Chrystus, to jest prawda. Jeżeli, jeżeli coś się nie zgadza, nie wpisuje się w to, co mówi Chrystus, w to, co myśli Chrystus, jeżeli coś się nie zgadza z tym, co myśli Chrystus, to to nie jest prawda, tym się nie warto zajmować. Nie? Bo, 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 bo jeżeli się zasłucham w kłamstwo, to kłamstwo zawsze mnie zniszczy, zawsze mnie zabije. Zabije przede wszystkim wewnętrzne, jak ja będę zabity wewnętrznie, to będę zabijał wszystko wokół siebie. I więc w Chrystusie jest prawda, jeżeli coś się nie zgadza z Chrystusem, z Jego myśleniem, z Jego zdaniem, to jest kłamstwem, to trzeba wiać, prawda? To trzeba wiać. Właśnie, słuchajcie, nie? i to jest bardzo ważne. Nie? I teraz. Chodzi o to, żeby, żeby poddawać się duchowi prawdy, nie? duchowi Ojca i Syna, żeby dawać się wprowadzać w tą jedność, prawda, w ten nowy początek, w to, to nowe bycie razem. I teraz właśnie to jest to szadeso, że ja dokładam starań, żeby być razem. Do tego zaprosił mnie Bóg. Do tego jestem zaproszony i tym się upoiłem, że wbrew wszystkim moim prawda, grzechom, wbrew wszystkim moim odejściom, wbrew wszystkim moim zdradom, Bóg w Chrystusie uparcie przychodzi, uparcie mi proponuje za każdym razem nowy początek. I właśnie kiedy ja za każdym razem pokornie i z radością chwytam się tego zaproszenia i daję się poprowadzić w ten nowy początek, w to bycie razem na nowo, to jest moje świadectwo, że ja uparcie wracam do Chrystusa, że uparcie się go trzymam, uparcie do Niego wracam, prawda? prowadzony przez Ducha Prawdy, przez Ducha, który świadczy o Chrystusie. Że uparcie wracam i uparcie się trzymam Chrystusa. I to jest moje świadectwo, nie? Wymyślanie nie wiadomo czego, tylko bycie z nim, bycie z nim, że jestem z nim, prawda? Jestem z nim tak, jak on mnie zaprosił, jestem w tym, do czego mnie zaprosił, jestem z nim tak, jak mnie zaprosił, prawda? Nie? To, to, co za chwilę będzie mówił Jezus, to jest rozdział 16, za chwilę w rozdziale 17, gdzie się modliło o jedność uczniów, nie? Że my trzymamy się razem, uczniowie się trzymali razem, mówią dzieje apostolskie. Nie? To bycie razem, to wielkie bycie razem, nie? do którego zostaliśmy zaproszeni, to jest nasze świadectwo. I że uparcie to razem odbudowujemy, uparcie szukamy nowego początku, prawda? Jasne, że są tacy jak Judasz, którzy nie są zainteresowani Nowym Początkiem, którzy idą w swoją stronę, wychodzą na zewnątrz, na zewnątrz jest neks, jest noc, nie? jest pustka, jest samotność. No i niestety są tacy, którzy podejmują taką decyzję, że nie chcą skorzystać z tej oferty Nowego Początku. I zobaczcie, że Jezus nie, nie leczał za Judaszem, nie rozdzierał szat, na siłę go nie zatrzymywał, prawda? Nie zatrzymywał go wbrew wszystkiemu, tylko pozwolił mu wyjść, pozwolił mu odejść. To jest zaproszenie, które domaga się mojej decyzji. Niestety mogą być tacy, którzy podejmą decyzję, że pójdą w swoją stronę, że ja nie chcę. Nie, nie chcę być z Tobą razem. Prawda? Zrobię wszystko, żeby odejść, bo ja nie chcę być z Tobą razem. No i to niestety jest takie prawo człowieka. Natomiast świadectwo o Bogu, świadectwo o Chrystusie, świadectwo o miłości jest tym, że my uparcie szukamy tego nowego początku, tego nowego bycia razem, że uparcie próbujemy ciągle na nowo być razem. To jest świadectwo naszej miłości, miłości, która jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, miłości, która poruszała Pogan, nie? że zobaczcie jak oni się miłują, że wbrew wszystkiemu uparcie szukają sposobu, że ciągle na nowo się gromadzić razem, że ciągle od początku być razem, uparcie wbrew wszystkiemu. Gdzie myślę tutaj trochę, no właśnie o różnych naszych wspólnotach ludzkich, że zobaczę wspólnoty chrześcijańskie, nie? że one wcale nie jaśnią jakimś takim ideałem, że tam wszystko jest cukierkowe, przesłodzone, nie ma żadnych sporów, nie ma tarć, prawda? nie ma trudności, tylko właśnie świadectwo jest tym, że są trudności, są tarcia, są spory, ale my szukamy rozwiązania. My szukamy takiego przejścia przez kryzysy, przez kryzys w relacjach, żeby to doprowadziło nas do jeszcze głębszej relacji, nie? ten kryzys, żeby doprowadziło do jakiegoś oczyszczenia, do wyjaśnienia czegoś i do tego, żeby te nasze relacje stały się głębsze. Bo widzicie, nie jest możliwe, żeby być w relacji, żebyśmy my ludzie byli w relacji, która nie przechodzi przez kryzysy. My się uczymy relacji, ciągle się uczymy relacji. Jesteśmy tymi, którzy się uczą. Bóg jest mistrzem relacji, Ojciec i Syn Duch Święty. Oni są mistrzami relacji, oni nie popełniają błędów w relacjach. A my, my jesteśmy tymi, którzy się uczą, i Bóg wiedział o tym od początku. I on wziął na siebie w Chrystusie cenę tej naszej nauki. On chce, żebyśmy się uczyli relacji. I, I tu nie ma co się mazać, nie ma co się obrażać, nie ma co się zniechęcać, tylko właśnie zrozumieć, że nasze międzyludzkie relacje i nasze relacje do Boga będą fitowały w jakieś tarcia i napięcia i w kryzysy. Tylko chodzi o to, żeby tak się uczyć, przechodzić te kryzysy, te tarcia i napięcia, że to ostatecznie doprowadzało do tego, że nasze relacje są jeszcze głębsze, że się coś wyjaśniło, coś się oczyściło, czegoś się nauczyliśmy i wchodzimy jeszcze głębiej w relacje dzięki temu. Te nasza, nasze relacje stają się mocniejsze, coraz bardziej dojrzałe, coraz głębsze. Nie? I, i, I właśnie tu się objawia wartość relacji, że, że my uparcie o te relacje, o to bycie razem walczymy. Jakakolwiek to jest wspólnota, jakakolwiek to jest relacja, jeżeli to jest relacja prawdziwej miłości, miłości pochodzącej od Boga, od Ducha Świętego, tego, który prawda, od Ojca Jezus nam posyła, tak jak to mówi w dzisiejszej Ewangelii, to właśnie to będzie taka cecha, nie? taka właśnie cecha będzie, że owszem, ta relacja będzie przechodzić przez trudności i kryzysy, przez napięcia i tarcia, ale, że będzie ta relacja miała tą cechę ciągle nowego początku, nie? że te kryzysy napięcia, tarcia będziemy wykorzystywać do tego, żeby szukać nowego sposobu bycia razem, jeszcze głębszego, jeszcze bardziej dojrzałego, oczyszczonego, prawda? jeszcze bardziej wyjaśnionego, jeszcze bardziej prawdziwego, nie? jeszcze bardziej prawdziwego, nie? bo my się uczymy nie? bycia razem, my się uczymy tego. I ta nauka no, właśnie zawiera w sobie taki element odkrywania tego, co jest błędne, tego, co jest niepoprawne, i oczyszczania tego, upartego oczyszczania tego. I ten upór pochodzi właśnie od ducha się tego, bo to zobaczcie, bo tu się objawia Bóg uparty, nie? który nie rezygnuje z relacji z nami, chociaż ta relacja z nami obfituje wtarcia, napięcia i kryzysy, nawet w taki kryzys, jak na Golgocie. Prawda? Nawet taki kryzys jak na Golgocie. I okazuje się w Chrystusie Zmartwychstałym upór, upór Boga, nie? upór tej wspólnoty, nie? upór tej wspólnoty w szukaniu tego ciągle nowego początku z nami. Prawda? I, i, I wspólnoty, relacje prawdziwie chrześcijańskie, prawdziwe Boże, będą miały w sobie ten upór, nie? ten upór, właśnie upór Boga, upór ducha się tego, upór szukania ciągle nowego początku. Prawda? Natomiast w drugiej części dzisiejszej Ewangelii Jezus nas przestrzega przed skandalem. Tu nie mówi o załamaniu się w wierze, tylko używa takiego czasownika skandalizo, żebyśmy się nie dali zeskandalizować. To, to jest skandalizo. Skandalizo to jest taki proces, że właśnie możemy odkryć, możemy się zderzyć z tym światem, z jego logiką, z jego myśleniem. Że ten świat na przykład będzie nas przekonywał, że nie, że to my źle robimy, że to jest absurd, że to nasze uparte trwanie w relacji z Chrystusem i w relacji pomiędzy nami, uparte szukanie jedności, to nastawienie po pierwsze na bycie razem, nie? na bycie razem we wszystkim, to celebrowanie tego wielkiego razem. Ta radość z tego, że jesteśmy razem, że to jest jakiś absurd, to jest tyle innych spraw, którymi się trzeba zająć. To, to są rzeczy ważniejsze niż to bycie razem, niż to razem. nie, no, to, 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 to razem, no to może być gdzieś tam przy okazji, to na końcu, nie, ale tu jest to tamto, sramto, to, wam to, tu kasa tu tamto, tu coś, tu nie wiadomo, tu kariera, inne rzeczy, nie. To jest, przecież tyle jest spraw do ogarnięcia, tyle zajęć, tyle rzeczywistości, to wszystko trzeba utrzymać w rękach, tym się wszystkim trzeba zająć. Gdzie, jakie, bycie razem, to na końcu. Nie zobaczcie, tak rozumuje świat. Nie? Tylko, że gdzie jest pułapka, gdzie jest antylogika świata, że no właśnie, że ja, jeżeli uwierzę tej antylogice świata, to odkryję, że muszę wszystkim się zająć sam i nie podołam. Że właśnie na tym to polega, że trzeba startować od bycia razem i dopiero w jedności, w byciu razem wszystkim się zająć. I właśnie Jezus przestrzega, że się nie ulegli duchowi temu, tego świata, duchowi, który od początku oddzielił Ewę od Adama nie? i sprowokował Ewę, że czymś się zajęła sama. Nie? Że gdzie, jakie razem, jakie razem z Bogiem, jakie razem z Adamem, się musisz najpierw sama sobą zająć. I dopiero jak się sama sobą zajmiesz, to dopiero błysiesz przed Adamem i Bogiem. No Jewa tak błysna, że się nie, nie mogła ze wstydu pokazać nikomu na oczy. Prawda? I to jest ta pułapka. Nie? I właśnie przed takim skandalem Jezus nas przestrzega, żebyśmy nie ulegli retoryce władcy tego świata, że to, to razem to, to w ogóle jest na samym końcu, to, to w ogóle jest nieistotne, to istotne jest wszystko inne, tylko nie to razem. Nie? I właśnie nasze świadectwo jest tym, że nie, że my uparcie startujemy od bycia razem, od celebrowania tego, że jesteśmy razem i dopiero w jedności razem się wszystkim zajmujemy. I wtedy wszystko, co robimy, staje się okazją właśnie do celebrowania tej radości, że jesteśmy razem. Bo to jest radość Boga. Razem to jest radość Boga. I teraz z punktu widzenia Boga żadne dzieło nie jest warte podejmowania, jeżeli nie podejmujemy tego dzieła razem. Zobaczcie, że tu w dzisiejszej Ewangelii się objawia bardzo, bardzo ważna prawda, że Bóg, jeżeli jakieś dzieło jest dziełem Boga, to w to dzieło jest zawsze zaangażowany cały Bóg razem. Nie ma tak, że syn coś robi, a ojciec i duch święty siedzą i się patrzą z góry, prawda, i popijają drinki z, pa, z palenką. Okazuje się, że w każde dzieło Boga jest zaangażowany cały Bóg razem. Tylko każda z osób boskich na swój sposób jest zaangażowana w to dzieło. I właśnie do czegoś takiego my ludzie jesteśmy zaproszeni. Do tego wielkiego celebrowania razem, że możemy być razem i właśnie żeby w naszych dziełach, w tym co my robimy na co dzień, to że dla nas najważniejsze było to, że robimy to razem. Razem z Chrystusem, w Duchu Świętym, z Ojcem, razem ze sobą, pomiędzy sobą, że robimy to razem, że jesteśmy w tym razem. Nie, bo to jest cały czas A, da, dam sobie radę, dasz sobie radę, przecież potrafisz przecież ten no, towaru, tam się przejmował razem. Czy będziesz przejmował modlitwą poranną, czy będziesz przejmował zaproszeniem Boga, będziesz się przejmował twoją relacją z innymi ludźmi, z tymi, z który, których kochasz, to najważniejsze trzeba zrobić. Nie. To, do czego jesteśmy zaproszeni, to przede wszystkim bycie razem. Żeby tak przeżywać swoją codzienność. Że to, co robimy, stawało się okazją właśnie do celebrowania tej radości, że jesteśmy razem, że jesteśmy razem w tym, co robimy. I to jest właśnie nasze świadectwo. I tu Jezus przestrzega, że się nie dali skandalizować temu światu, nie dali sobie wmówić, że najważniejsze jest zadanie, najważniejszy jest sukces, najważniejsze jest wykonanie. Bo takie zadaniowe podejście do życia. To jest obce Bogu. Obce Bogu. Bóg zaprasza nas do relacyjnego podejścia do życia. To jest życie Boga, relacje, bycie razem. Wszystko stawało się okazją do celebrowania tego, tej radości, że jesteśmy razem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.